Hej, 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 ja się dzisiaj witam z Wami przy winogronie i zapraszam na mały obchód tutaj po obejściu, ogrodzie, jeżeli oczywiście pogoda mi pozwoli nagrać. Tutaj, jak widzicie, mąż zrobił już też podpory na winogron, który już fajnie się przyjął i już fajnie, widzicie, będzie się wspinał, będzie się podwiązywało ten winogron i jest raz, dwa, trzy krzaczki tego winogronu. Mam nadzieję, że on przetrwa zimę i będzie fajnie rósł. Tak to wygląda w jego przypadku. Tutaj jestem koło szklarni. W szklarni to wiecie, widać, bo już nie będę z tamtej strony wchodzić. Pomidory się zaczynają opalać. Tutaj jest masa tych właśnie arbuzów. O tak właśnie mogę. O, widzicie, wziąć przez szybkę i żebyście sobie kuknęli. Dobra, idziemy dalej. Tutaj mamy moje pomidorki, które są zrywane na bieżąco. Na razie, Bogu dzięka, choróbsko ich nie bierze. Pomiędzy oczywiście znajdują się słoneczniki, samosiejki. O tak wygląda. Nawet tam, nie wiem czy dobrze widzicie, siedzi zapylacz. Jeszcze będzie masę pomidorka do zbioru. Tutaj o, jakiś się przewrócił już patyk. Tutaj kolejny słonecznik. Teraz to chyba widzicie, jak to wieje strasznie. Ma się na deszcz. Jest bardzo jeszcze dużo zielonych pomidorów. Także tutaj jeszcze cukinia, która się sama tutaj posiała. O, widzicie ją? Widzicie. Dobra. Idziemy. Bakłażany, które w dalszym ciągu kwitną. O. Zobaczymy, czy one będą miały szansę dojrzeć. Także o, tutaj już patrzcie. Jest pierwszy zawiązany. Ojejciu. Tylko i to. Z drugiej strony. O. Atakuje. Oj. Widzicie? Kuje mnie, nie? Pierwszy bakłażanik zawiązany. Hip, hip, hura. To są fioletowe, o. Czyli no jeden, jak nie opadnie, na pewno będzie, nie? Ale takie kujące tutaj, z boku. Fajnie. Pomidorki. Tutaj widzę kolejny kwiatek. Bakłażana, czyli... O, kurde. No normalnie stonka się, powiem wam, zanęciła i bakłażany chce jeść. I tutaj jest, widzę kolejny, o, też jest chyba zawiązany. O, zawiązany jest już też. Kolejny będzie owoc, już tu się zawiązał. Fajnie. O, tutaj widać zawiązany. O, jakie ciekawostki wam dzisiaj pokażę. Zobaczcie. No, zawiązany też. Kolejny, widzicie? O, i fajnie, że wyszłam coś nagrać dla was, nie? Sama zobaczę przy okazji, nie? Także tutaj jeszcze się nic nie dzieje. Także już mamy trzy owocki, będą na pewno, widzicie? Fajnie. Zawiązane. O, tutaj. One były takie marne, te krzaki, że ja im nie dawałam, wiecie, jakichkolwiek szans na cokolwiek, nie? Dobra. Tam tutaj sobie tak popatrzcie, nie będę tam wchodzić. Pomidorki jak to pomidorki. Także pięknie w tym roku, pięknie. O, może wam paprykę pokażę, co wy na to. Tutaj poobrywałam liście i ona, o, co się dzieje? Gnije. Tyle ładnych papryk nawiązanej gnije. No niestety. Tutaj mam ostrą, nie? Paprykę. Zobaczcie, ile ta ostra papryka ma nawiązanych papryk. Masę, nie? Będę suszyć. O. Nie wiem, czy to tak w kamerze widać, ile tego jest, ale naprawdę jest tych balasków takich, tych małych masę. Mam nadzieję, że da mi to nagrać, wiecie. Także...
bo się zamierza. Strasznie na deszcz wieje. Oczywiście jak będzie deszcz, to nie będę dla Was nagrywać, bo wiadomo. Będę uciekać do domku, skończę innym razem. Albo po prostu zrobię dwie części, nie? Także widzicie. Ale powiem Wam cudo. Cudo papryka, cudo. Wiecie? No, tutaj się pokładła, aż tyle ma tych. Trzeba będzie przywiązać. Dobra, idziemy dalej. O, tutaj słodka papryka. Tej akurat widzę, się nic nie dzieje. Tutaj już widzę chyba jakieś grubsze, ostre papryczki są. Tak wygląda. Kolejna. Ostra papryka. Zobaczcie, jakie fajne te sople, nie? Są. Fajny to widok, nie? Nie wiem, jaka to nazwa tej papryki. Taka zwykła, średniej ostrości. Ja ją suszę. Nie będę robić słoiczków, bo mam. Nie bardzo u nas takie ostre. Jemy na suszenie. I kolejne krzaczki. Piękne. Tu. I tu. O, widać, może Was zanudzam, nie? I pomidory. I znowu za 2 dni będą do zbioru. Trzeba już zbierać pomidory, bo one pękają po prostu. Jak są już dojrzałe, to one pękają. Tutaj widać bawole serce. Jest potężny pomidor, nie? Tutaj malinowe akurat. Tutaj też jakaś papryka sobie rośnie. O. I Wam pokażę, przywiązane mam tutaj do płotu, bo wszystkie się pokładły. O, powiązane są do płotu słoneczniki. Słoneczniki, niektóre to takie wysokie strasznie. O, mniejsze, większe. Samosiejki. No i chyba tyle będzie z mojego nagrywania. Tutaj już się wybuił. Poszedł nasiona ten brokuł. Bo już zaczyna padać. Kapusty, może coś z nich będzie. Może się zawiążą, także jest jakaś nadzieja. Tutaj szczypiorek. I tutaj Wam jeszcze pokażę. Nie wiem, czy dam radę ogarnąć. O, taki wielki. No dobra, kochani, ja się rozłączam. Dam Wam pewnie to jako część pierwszą, a potem albo Wam nagram innego dnia, jak nie, to będziecie mieli w dwóch częściach, bo już zaczyna padać. Uciekam.